27 sierpnia wspominamy błogosławionego Dominika od Matki Bożej Barberi, prezbitera. Dominik Barberi urodził się 22 czerwca 1792 roku w Viterbo. Wcześniej został sierotą. W wieku młodzieńczym był bliski utraty wiary i oddał się rozpuście. Kiedy jednak zagroził mu powrót do więzienia neapolitańskiego, uczynił ślub wstąpienia do pasjonistów. Najpierw był u nich bratem laikiem. Gdy jednak w Boże Narodzenie 1813 roku otrzymał wezwanie do apostolstwa, wziął się do nauki i w 5 lat później został kapłanem. Wykładał następnie filozofię i teologię w uczelniach zakonnych, a równocześnie oddawał się gorliwej pracy kaznodziejskiej i posługiwaniu w konfesjonale. W tym też czasie kontaktował się z konwertytami angielskimi, przebywającymi w Rzymie. Od 1831 roku piastował różne funkcje przełożeńskie. 10 lat później uczestniczył w wyprawie do Belgii, gdzie pasjoniści zamierzali założyć nowe placówki zakonne. Ożył wtedy jego kontakt z przedstawicielami odrodzenia religijnego w Anglii, zwłaszcza zaś stosunki z tzw. traktatariuszami i ruchem oksfordzkim. W kilka miesięcy później przybył do Anglii na stałe. Stamtąd rządził powstającą prowincją zakonną anglo-belgijską. Tam też spędził ostatnie 9 lat swojego życia. Wypełnił je intensywną i wszechstronną pracą, przede wszystkim pracą nad nawróceniem Anglii, co od dawna leżało mu na sercu. John Henry Newman, który złożył na ręce Dominika wyznanie wiary, powiedział później, że przyczynił się on do jego nawrócenia. Niektórzy nazywali go nawet drugim Augustynem z Canterbury. Zmarł w opinii świętości w czasie swojej podróży w gospodzie dworskiej w Reading w dniu 27 sierpnia 1849 roku. Pozostawił po sobie obfitą, ale w większości niewydaną spuściznę literacką. Są to pisma z zakresu apologetyki, filozofii, teologii, zwłaszcza teologii moralnej oraz szereg rozważań i dziełek duchowych. Niektóre z nich są wyraźnymi świadectwami jego częstych przeżyć mistycznych. Papież Paweł VI beatyfikował Dominika w roku 1963. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Dominika, prezbitera, na czele swojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.